No cześć, dalsza. No powiedzmy potyczka na serwerze amerykańskim Zeus Zerk. Mapa Whirlwind Le. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to jest te Le, to znaczy Ladder Edition, czyli edycja tej mapy stworzona pod ten system rankingowy, jakby. Dziwna sprawa, bo nie wiem po co miałoby być w ogóle jakiekolwiek inne wersje na Ladder i na turnieje. W ogóle prawie bez sensu mi się to wydawało, no ale tak jest. Znaczy, jeżeli chodzi o ustawienie jakichś skałek i innych takich, to ja tutaj szczerze mówiąc nie widzę żadnej różnicy, ale może gdzieś jakaś jest. Może chodzi tutaj o naturę, albo na niektórych mapach, na przykład w tym miejscu jest supply depot, taki neutralny, który blokuje przejście na tej rampie, żeby było one węższe po prostu, ale nie wiem. Trochę jest to tajemnicze. Te całe lew nazwy. Właśnie niedawno sprawdzałem na Wikipedii StarCraftowej z ciekawości, co to znaczy te le. I się okazało, że Ladder Edition. Gramy na Zerga, więc będzie, miejmy nadzieję, trochę dynamiczniej niż na Protossa. Bo w PvP czasem jest trochę mętnie, ale jak się rozkręci, to już jest co robić. No ja niestety nie wiem, gdzie on jest. Ale powoli się dowiem. Powoli się będę dowiadywać. Jest jakaś ekspansja? No raczej tutaj Zerga nie ma, ale dla pewności sprawdzę. Tak jest, nie ma go. Taka mała ciekawostka, w sumie oczywista zupełnie, ale zaraz o niej powiem. Zerga można trochę szybciej wyskautować, bo na przykład gdzie on by tu był, to creep też mniej więcej w tym miejscu już był, więc nie trzeba totalnie dojeżdżać tutaj do samej krawędzi, żeby zobaczyć, czy coś tutaj jest. Tylko można to tam o tę sekundę, dwie szybciej sprawdzić każdą lokację. No ale wiadomo, że Zerg musi mieć te swoje błoto. Także ja tutaj zloty robię na wypadek, gdyby może jednak okazało się, że jakieś szybkie zerglingi mi tu będą próbowały wpadać. No i właśnie Zerg jest w dolnym lewym rogu mapy. A ja niefortunnie, wysyłając zwiadowcę, dopiero za kilkanaście sekund go odkryję. No i teraz jeszcze Mothership Core. Ciach poszedł. Jest tutaj Zerg. No jednak poświęcę tą probkę, żeby sprawdzić, czy on gaz wydobywa. Aha, to się za bardzo nie dowiedziałem, ale raczej nie wydobywa, bo bym może zobaczył jedną z dron, która tutaj przynosiła. Skurczę, głupio, że ją straciłem tak łatwo. To jest też dziwne, że ona tak łatwo tutaj padła. Śmiesznie by było, jakbym tutaj miał na przykład jakieś hatchery w głównej bazie, ale nie ma. O, wow, on już ma szybkość do lingów. Dobra, trzeba się bronić. I to dość szybko i ambitnie trzeba się bronić. Nie da się za bardzo zabudować. No nie jest fajnie, muszę to powiedzieć. Czyli jednak był gaz zbierany. Mocno bym się nadział, jakbym nie spotkał tych lingów tutaj po drodze. Może jakiś cheese z jego strony będzie, albo inne ryzykowne zagranie. Także już sprawdzamy. Dzisiaj jego otwarcie jest w miarę standardowe, to nie budzi jakiś tam... O wow, no dobra, może jednak nie jest. Dobra, trzeba się naprawdę mocno bronić, bo on zrobił już tyle tych zerlingów, a teraz się mogą pojawić albo Roach, albo jakieś ewentualnie Baningi. Co by było głupie z jego strony, no bo nie jest to, co tak łatwo zaatakować w momencie, jak ja mam Mothership Core już po ten overcharge.
Co może się pojawić? Też jakiś Nydus w mojej głównej bazie, więc pozbywamy się tego Overlorda. Znaczy staramy się go pozbyć, bo to niestety nie jest takie oczywiste, czy to nam się uda. A urwi! Jest! Ledwo, ledwo. Ale się uda. Zagadka dla mnie jest taka, kiedy on postawił trzecią bazę, no i czy w ogóle ją postawił w sumie. Ale tutaj te linki tak specjalnie już nie biegają, więc chyba jednak nie poszedł na całości. Gra w miarę normalnie. Stawiam tutaj tego Forge'a na wypadek, gdyby mi zniszczył tego pylona. Mógłby wtedy zbyt łatwo przebiec. No i teraz się upewniam, co on... Znaczy upewniam, sprawdzam, co on gra na dobrą sprawę. Jest trzecia baza postawiona. No ta saturacja tutaj taka jeszcze nie do końca, ale jest. Widzę, że te zerglingi przed moim naturalnym cały czas tam biegają. Tak jest, trzeba już trochę tutaj poatakować tymi Feniksami. To nie jest tak, że ja sobie za darmo je robię i jest fajnie. Ale trzeba coś nimi jeszcze zabić. W miarę możliwości, w miarę sytuacji. W miarę sytuacji, że to w ogóle po polsku to brzmi? Nie, chyba nie. Mam złe przeczucie odnośnie tego ataku, ale dobra, uda się bez straty. A, no nie. Jednak jest strata. Dobra, będą 4 Feniksy. No i teraz muszę sprawdzać dalej, co on robi. Tam widziałem Roach Warren wcześniej, więc pewnie to będzie jego wybór. Tutaj jakiś owek chyba jego padł. No i jest szybkość dla Roachy opracowywana, więc nastawiamy się teraz głównie na Roachy. Co jest istotne, jak on zabije tego Queena, to będzie całkiem fajnie, bo on aż tylu jednostek nie powinien zrobić. No i co jest dla mnie też istotne, że... A nie, dobra, sorry, jednak zbiera gaz w tej bazie. A nie, nie zbiera gazu w tej bazie, tylko odkłada gdzieś po kątach Roachy. Także ja tutaj robię jeszcze jakiegoś Voidreya sobie na wypadek jego ataku. Trochę dziwnie, że on tak słabo dba o swoje queeny, bo mogę je bez problemu zniszczyć mimo faktu, że tutaj są te sport crawlery jednak poustawiane. I na Feniksach nawet nie mam już energii, więc jest fajnie. No i teraz tak jak mówiłem, trzeba się przede wszystkim skupić na tym, żebym nie przegrał. Żebym wysaturował trzecią bazę i żeby nic się tutaj złego specjalnie nie stało, na przykład jakiś Nydus. No to było niefajne, ale to też mu raczej gry nie wygra. Raczej. O, wow. To jest naprawdę nieciekawe. Ale mądrze zagrał. Znaczy mądrze. Nie miałem na Warpina. I on sobie tutaj fajną sytuację robi teraz. No ja oczywiście jeszcze Immortali niestety nie mam. To mu grę wygrało, nie powiedziałbym, ale jest trochę niefajnie dla mnie, bo to się nie powinno zdarzyć. W ogóle.
No dobra, może jednak już tą grę wygra. Dobra, on stracił sporo, ja straciłem jeszcze więcej, zobaczymy kto na tym jak wyszedł. Ja teraz muszę oczywiście przede wszystkim się martwić o tą bazę tutaj moją. Że nie przewidziałem czegoś tak prawdopodobnego jak Nidus. Kurczę. W dalszym ciągu chyba nie chcę przewidzieć, bo on tutaj znowu mi może stawiać. Co jest dla mnie istotne, to to jaką technologię on posiada, to na pewno chciałbym wiedzieć. Ale to jest, co jest dla mnie istotne, kurczę. Nie wiem, co on posiada, czy on zmienił techa, czy on po prostu inwestował w to wszystko. Naprawdę sporo tamtego przyszło i nie jestem do końca tego pewny. Na pewno jest spora szansa, że zrobił hydry. No to jest bardzo duża szansa. No to się jeszcze okaże. No bo jakąś odpowiedź na Voidreye trzeba wystosować, no chyba, że po prostu zrobił dużą liczbę królowych. Ja teraz takim pushem dość zdecydowanym wyjdę. Jeszcze w międzyczasie zaekspuję. Zobaczymy zaraz tak naprawdę, kto na tym jakoś fajnie wyszedł, a kto trochę gorzej. Tutaj szkoda, że nie mam zeloty żadnego w przejściu, bo mógłby mnie tutaj lekko zaskoczyć. Tak jest, są hydry. Nie ma tego za wiele. Znaczy nie tak dużo jak mógłby mieć, chyba że to jeszcze gdzieś tam jest trochę ukryte, powiedzmy. Stracił tam jednak troszeczkę, znaczy może za dużo zainwestował i za mało tam zrobił. Prawdopodobnie liczył, że to już może miał wygrane. Aj! Nie mogę się za bardzo wrócić wszystkim, czy bym chciał się zawrócić teraz, ale jest i tak dobrze. No on jeszcze jak wyciągnął tutaj wszystko. A ja sobie cały czas makruję, mikruję i tak dalej. Także dla mnie to jest jak najbardziej sytuacja komfortowa, bo on też stracił praktycznie całą ekonomię. O, nie zrobiłem zasięgu do lamp. Znaczy nie za... myślałem, że zakolejkowałem, ale się jednak nie zakolejkowało. Klikłem i się nie klikło. Teraz pytanie, z której strony podejdzie. Aha, ale zepsułem. Mogłem tam coś zwarpować w międzyczasie i w ten sposób może łatwo już to wygrać. No dobra, trochę się z nim jeszcze pomęczymy. Teraz zrobię atak do głównej bazy, do maina i do trzeciej jego. Będzie ciężko mu tamtą trzecią zaatakować, z tego względu, że no... No to jest ryzykowne moje wyjście, nawet bardzo bym powiedział tylko ten atak do tej bazy. Nawet zbyt ryzykowne, bo on teraz może mi łatwo skrócić do mojej bazy.
Ale ten kontratak tutaj. No jeżeli mnie złapie teraz na środku, może być ciężko. Ale postaramy się, żeby do tego nie doszło. Przynajmniej nie jakoś specjalnie brutalnie. No, nadwyżki. Niewybaczalne nadwyżki. Ciekawe było, jakby zrobił switch mutaliski, ale raczej na pewno tego nie zrobi. O, zniszczony Spire. Jeszcze taki jest plan, ale widzę, że on już się na to zabezpieczył. To co, no to jedziemy dalej. Aż nie wiem, gdzie rzucać force field, bo tak tego ma nie za wiele. Oj, zepsułem, odbindowałem sobie Nexus. Śmieszna gra, bo tak ja nic konkretnego nie robię, nic konkretnego nie robi. No naprawdę gramy. Oj! Błędzik. On tutaj dość mocno dostaje. Ja sobie ekspuję tak naprawdę już obok niego. Protosak. Yes. No i co no? Robimy co trzeba zrobić. Teraz jeszcze sobie dołożę archony, żeby było śmieszniej. I myślę, że już ta gra się zakończy dość szybko. W ogóle te War Prismy, on mi nawet ich nie zniszczył jeszcze. Teraz odciągnę jego armię, żeby tak jest. On już idzie w stronę mojego War Prisma, żeby było ciekawie wszystkim tam idzie. A ja już tylko idę za jego armią i to będzie tyle. Odciągam też przy okazji jego koruptory, żeby leciały za mną w tym momencie. Przez tak zaatakuję jego główną armię, co powinno być naprawdę jednostronne. Oczywiście archony powinny dobrze skontrować koruptory. Aż ja to mogę przegrać, żeby nie było, ale całkiem śmiesznie. O, nie zdążyłem rzucić storma. A, dobra, rzucimy. No. Nawet się nie trzeba mocno starać. Gdzie jest mój warpism? Gdzieś tu był? Czy mi się zaginął w akcji? Dobrze by było dla niego, jakby teraz na przykład się pojawiły te ultraliski. To by mogło może nawet coś zmienić. Ale i tak wątpię. No i rzeczy. Czekałem, czy miał więcej expów, no ale taka dłuższa rozgrywka to nie była dobra gra. Grałem. Znaczy, no powiedzmy, taka do zaakceptowania dla kogoś, kto sobie patrzy od czasu do czasu na StarCrafta, ale to była średnia gra. Mocno średnia. No zresztą widzicie, jaki on jest na renderze. GG, jedziemy dalej.